Dzień dobry, nazywam się Anna Pichocka, jestem wiceprezesem firmy Brewa, odpowiedzialną za duże inwestycje dla firm, zarówno dużych, jak i tych mniejszych. Dzisiaj chciałabym poruszyć temat mądrego planowania inwestycji związanych z redukcją kosztów energii elektrycznej w firmach produkcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem branży opakowań. Omówię, jakie korzyści finansowe możecie osiągnąć, jakie są zagrożenia, na co zwrócić uwagę oraz jak uniknąć pułapek w tej branży. Ciekawi Was ten temat? Zatem zaczynamy. Jak wynika z badań, w tym roku branża opakowań w Unii Europejskiej będzie w dużej mierze zależna od procesów związanych ze zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska. Producenci skupią się na innowacyjnych, ekologicznych materiałach, a marki będą musiały adaptować się do rosnących oczekiwań konsumentów. Pomimo perspektyw stabilizacji cen surowców, inflacja, wzrost kosztów energii, pracy oraz obawy o recesję w Niemczech, to wszystko może wpłynąć na koszty produkcji w firmach w całej Unii. Polski rynek opakowań z kolei może czerpać korzyści z ożywienia gospodarczego i odbicia konsumpcji, ale jednocześnie będzie nadal zmagał się ze wzrostem płac, jak również ze wzrostem podstawowych kosztów operacyjnych, takich jak na przykład energia elektryczna. Firmy z branży produkcji opakowań muszą nieustannie reagować na zmieniające się przepisy i normy dotyczące ochrony środowiska, które stawiają przed nimi coraz większe wyzwania. Szczególnie istotne są regulacje Unii Europejskiej, które coraz bardziej ograniczają stosowanie plastikowych opakowań i promują ekologiczne alternatywy. Nowe przepisy zachęcają producentów do korzystania z materiałów, które są bardziej przyjazne dla środowiska, takie jak biodegradalne substancje czy opakowania podlegające łatwemu recyklingowi. Wprowadzenie coraz nowych, bardziej rygorystycznych ograniczeń w zakresie opakowań plastikowych wymaga od wielu firm podejmowania działań mających na celu minimalizację wpływu na środowisko naturalne. W kontekście tych zmian oraz dążąc do spełnienia coraz wyższych standardów ekologicznych, nieodpowiednie zarządzanie kosztami energii może prowadzić do poważnych problemów operacyjnych i finansowych. Dlatego inwestycje w nowoczesne rozwiązania energetyczne, takie jak magazyny energii, fotowoltaika, odzysk ciepła, stają się coraz bardziej istotne dla firm z branży opakowań. Jednym z najbardziej obiecujących rozwiązań są właśnie magazyny energii połączone z instalacją fotowoltaiczną już istniejącą lub dopiero planowaną. Te korzyści są niezaprzeczalne. Przede wszystkim firma może cieszyć się obniżeniem kosztów operacyjnych dzięki niezależności od zewnętrznych dostawców energii. Dodatkowo przechowywanie nadwyżek wyprodukowanej energii w magazynie zapewnia stabilność dostaw, nawet w przypadku konieczności korzystania z energii w nocy, pobieramy ją z magazynu, a to z kolei pozwala uniknąć wysokich kosztów energii w godzinach szczytu. Inwestycja w magazyn energii i fotowoltaikę przyczynia się również do spełnienia przepisów ekologicznych wprowadzonych przez Unię Europejską, promujących wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. A to z kolei zwiększa konkurencyjność firmy poprzez promowanie zrównoważonego rozwoju oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych. Dodatkowo poprawa wizerunku firmy jako ekologicznie odpowiedzialnej organizacji przyciąga uwagę klientów i inwestorów, a dodatkowo zainstalowanie omawianych technologii może znacząco zwiększyć wartość nieruchomości samej firmy. W kontekście zmieniających się przepisów dotyczących opakowań, ekologiczne technologie stają się nie tylko korzystne, ale wręcz niezbędne do przyszłej działalności firmy. Ale uwaga! Jeżeli podejmiecie już decyzję o inwestycji w takie rozwiązania, wybór niewłaściwego wykonawcy może prowadzić do poważnych problemów. Niewłaściwie dobrana, zaprojektowana czy zainstalowana instalacja może nie działać efektywnie, co zamiast oszczędności przyniesie dodatkowe koszty. Dlatego ważne jest, aby współpracować z doświadczonymi firmami, które mają odpowiednie referencje, wiedzę techniczną, kadrę na każdym etapie prac. Innowacje w ekologiczne technologie są kluczowe, ale tylko wtedy, gdy są przeprowadzone właściwie. Na koniec krótka informacja na temat trendów i innowacji na rynku opakowań. W 2024 roku trendy kreują się pod wpływem zmian na europejskiej arenie. Sektor opakowań drewnianych odnotował silny spadek o 11% rok do roku, sygnalizując zmianę preferencji konsumentów na rzecz materiałów ekologicznych.
Jak pokazują badania, obecnie najbardziej pożądane są opakowania z biodegradalnych materiałów minimalizujące ilość odpadów. Zauważalne jest także zainteresowanie opakowaniami wielokrotnego użytku oraz inteligentnymi rozwiązaniami, które umożliwiają monitorowanie i komunikację bezpośrednio z konsumentem. Ograniczenia prawne narzucane przez Radę Unii Europejskiej również wpływają na zmianę tendencji w branży, zwiększając zapotrzebowanie na ekologiczne rozwiązania, a tym samym zmuszając firmy do inwestowania w nowe i ekologiczne technologie. Dzisiejszy film poświęcony był mądremu planowaniu inwestycji związanych z redukcją kosztów energii elektrycznej w firmach produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem branży opakowań. Przeanalizowaliśmy zarówno korzyści finansowe, jakie mogą wynikać z inwestycji w magazyn energii i fotowoltaikę, jak również zagrożenia oraz pułapki związane z nieodpowiednim zarządzaniem kosztami energii. Podkreśliliśmy, że branża opakowań jest obecnie pod dużym wpływem nowych regulacji Unii Europejskiej, które mają na celu promowanie zrównoważonego rozwoju i ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko. Jednym z najbardziej obiecujących rozwiązań, aby dostosować się do nowych regulacji, są magazyny energii połączone z fotowoltaiką, które pozwalają firmom na produkcję własnej energii, obniżając koszty operacyjne i spełniając wymagania dotyczące ekologiczności. Przedstawiliśmy również ostrzeżenia, że wybór niewłaściwego wykonawcy lub nieodpowiednie zarządzanie procesem inwestycyjnym może prowadzić do poważnych problemów i dodatkowych kosztów. Na koniec zwróciliśmy uwagę na najnowsze trendy, innowacje w branży opakowań, które wymagają dostosowania się firm do zmieniających się regulacji i preferencji konsumenta. W skrócie, w kontekście zmieniających się przepisów dotyczących opakowań, ekologiczne technologie, np. magazyny energii wraz z fotowoltaiką, stają się nie tylko korzystne, ale wręcz niezbędne dla przyszłości działalności firmy. Dziękuję za uwagę i zachęcam do dalszej dyskusji i kontaktu z naszymi doradcami na temat zrównoważonej transformacji opakowań.